zostańcie do końca, bo będzie merytoryka, bo jest jon. 45 stopni, to dzisiaj spłaszczyłem kąt. O, popatrz, mówimy, a tu patrz. I przyklejam sobie, żeby wiedzieć, nie, co mam, jaki numer. No, użył to szybko zmniejszy. Ale wariat. A takie już wytarte przy lewie, że one są wyżej. Pod tym względem są super. Specjalny uchwyt, to tego w sumie nigdy wam nie pokazywałem. To... Nie pozwoli porozmawiać spokojnie. A teraz żółty kolor masz. A to jaki bym nie miał. Ale jaki wojownik. Składam drut, żeby nie przepychać, nawet nie ściągam. O, masz na drugiej ręce dubleta. O kurde. Świeżutki pomysł, bardzo się sprawdza. Lata świetnie, posiada otworek. Co tu mówić o metodzie? Wszyscy wszystko wiedzą. Ryby, witajcie. Dochodzi godzina 8. 16 stopni Celsjusza na zewnątrz, także umiarkowanie. Cieplej chyba dzisiaj nie będzie. Na zewnątrz szaro, buro i ponuro. Ich słońca chyba dzisiaj też nie będzie, ale będzie inne słoneczko, nasz promyk. Ikona polskiego wędkarstwa, Stachu. Udało się po dłuższej przerwie zgadać, po prostu mieliśmy różne... Stachu miał jakieś wyjazdy, albo ja miałem takie napięte grafiki. Ale dzisiaj na wypad ten dzień, także rozgoście się wygodnie w swoich fotelach, przejście sobie chipsy, popcorn, sok. No i zapraszam na wspaniały film. Tutaj tytułem wstępu nie mam zamiaru już więcej przedłużać. Jedzie na razie ze mną Kornik, bo mamy jednak, musieliśmy się do tego stopnia zgadywać, że umówiliśmy się w tygodniu. Mamy dzisiaj czwartek. A wy ten film zobaczycie jutro, czyli zobaczycie, jak szybko, ładnie go zmontuję. Jadę Kornila odwieźć do szkoły. No i tyle. I jadę później od razu nad wodę. Także trzymajcie kciuki, żeby rybka dopisała. No jedziemy na tajne łowisko Stacha. Także nie będę wam zdradzał, ale popatrzcie, jak jest szaro, buro i ponuro. Ale lubię taki klimat. Drugi raz w tym roku będziemy łowić z mgłą. Jesteśmy. Stacha auto, jak widzicie, stoi. Ja tutaj stanę. No i zabieramy się za robotę. Z samochodu już się wyłania zbiornik. Jest taka ścieżka. To pewnie tędy trzeba iść. To są bardzo ładnie zrobione stanowiska, jak widać. Po drugiej stronie też, więc pewnie, jak się domyślacie, nie jest to zbiornik PZW, tylko prywatny, bardzo zadbany. Posprzątany, cichutko. I proszę, oto jon, rozłożony Stachu na niebiesko, jak chmurka. Bardzo ładne stanowiska, mówię, jak już sobie szedłem, to patrzyłem, o, jaka woda czysta w ogóle jest. Pięknie. Tu jest dosyć woda głęboka. Łowisko było kiedyś żwirownią, przez lata nieużywaną. Miejscowi przychodzili złowić szczupaka, okonia, wiesz, to co kaczki przyniosły. A teraz... Arkadiusz o nią zadbał, bo to naszego kolegi łowisko jest. No i udostępnił. Jest na razie takie chimeryczne, wiesz. Zarybił je bardzo ładnie, bo są fajne wyniki. Już zawody rozgrywali i goście połowili tam po 40 kilo, po 50. Napisałem wczoraj u siebie na Facebooku. Tajna miejscówka. Może jeszcze ryby o niej nie wiedzą, taka tajna, wiesz. Ale komary wiedzą, widzę. Powiem tak, ci, że wiedzą, ja jestem, spryskany i powiem ci, że mam pewne obawy z tym pryskaniem, bo może ręce nie, bo starałem się unikać, ale potem wiesz, jak ryby odstrasza ten komarozol cały. Gdzie ty byłeś, jak cię nie było, bo nie widzieliśmy się prawie chyba rok, nie sprawdzałem dokładnie. To się, ale... Słyszeliśmy się od czasu do czasu, ale widywaliśmy się gdzie tam w ja byłem. No słuchaj, powiem ci tak. Starałem się wykorzystać to jak najlepiej dla siebie, nie? Wyjeżdżałem na fajne łowiska, łowiłem. Czasami nie piszemy tam, żeby nie denerwować na Facebooku ludzi, to nawet nie piszemy. Miałem też takie fajne przygody, nie? Do najlepszej to zaliczam to, że złowiłem karpia, a tak na oko ze 22 kilo. Znaczy się mniej więcej ci, co już go mieli, wiedzą, nie? I mówili tak, to ten. No i wiesz, wyciągliśmy go na brzeg, położyłem go w kołysce ładnie, regulaminowo. Odwróciłem się po aparat, żeby zrobić sobie zdjęcie, a on zrobił hop. Ale wiemy, który, wiemy jaki i ten. No a tak to dużo łowię, jeżdżę w różne miejsca,
Zaliczyłem trochę Federa klasycznego, świetna zabawa, pozdrawiam klub Kolejarz w Zamościu. Z Rafałem na czele zaprosili super łowisko na tym Nieliszu. Smutne, że oni muszą te leszcze zabierać, wiesz, nie wolno tak? im, to jakaś choroba tam jest i smutne, bo te leszcze są całkiem na oko w fajnej kondycji. No ale noszą ze sobą jakąś paskudną chorobę i aż szkoda nieraz, bo złowisz tam 20 leszczy, można je łowić do oporu, ponieważ są, mówimy o federze klasycznym, no i o takich wędkach jak tu mam, bo to takie prawie do klasyka, 3 metrówki. Tu mam wszystkie pelety, te na które łowię tutaj. Jeszcze nie jestem do wielu, jeszcze wielu nie sprawdziłem, bo Marek sypnął ostatnio tymi takimi, o widzisz, tutaj jest nawet jeden na wierzchu. Akurat ten ma zapach, poczekaj, ułożę tak, żeby nie leciał. Pokaż na rękę. To baryłka. To pinki, tak, wiesz, to wielu tam produkuje, zaczęło się od Węgrów, ktoś tam jeszcze w Polsce reklamuje te pelety, mają różne nazwy. A to jest pelet? Przepraszam, dumbbells? Dumbbells, ale nie jest to już podwójny dzwoneczek, nie, no więc trudno mówić dumbbells, ale tak, tak. Powiedzmy sobie, że robal, o, robal. Nazwijmy je wszystkie, od kogo by nie były, że jak ktoś będzie pytał, na jakie łowisz, na robale. No, to po prostu szukaliśmy nazwy z Markiem, no i wyszło, że pinki. Ja wiem, przypomina te pinki, po prostu, wiesz, no białe robaki, bo tam też są takie świderki na nich, a to nie ma znaczenia. Ja uważam, że są fajne, bo są troszkę mniejsze w swoim kształcie. Poczekaj, ja ci pokażę. Są troszkę mniejsze niż, to są akurat orzech tygrysi, ale popatrz ile kolor. One mniejsze są. Tak, zgrabniejsze. Powiedziałbym, tak. Że na tą porę roku są zgrabniejsze. I te akurat, bo to długo eksperymentował z wielkościami. Są też na rynku takie trochę większe, nawet sporo większe. Bardziej bym powiedział, że pod karpiarstwo lub pod jakiś letni feder zrobione. Tam wiem, że tu powiedziałem o Marku, ale tam to chyba Bartek Lelek ma je na, u siebie w ofercie. Pan Ryba ma w ofercie. Z tych, co znam, nie? O, coś tam mamy, jakieś branko, wiesz? No popatrz, jak się przypatrzcie, z pierwszego rzutu. My sobie tu wiesz, to jest paskudne łowisko, bo jest według mnie jest taki dołek, zaraz tu jest skarpa. Na środku? Tak, czy przy brzegu? Przede mną jest skarpa, takie wypłycenie do 1,5 metra. Tam, gdzie ja łowię, jest dołek, a na tej skarpie, muszę podnieść kij do góry, a na tej skarpie, ja już ściągałem, bo ja 4 czy 5 lat rzuciłem, żeby zanęcić sobie łowisko, wiesz, każdą z wędek. Miałem łowić na jedną, no ale przy takim układzie, to mówię, dwoma sobie podnęcę, a potem jak będzie ryba aktywna, to sobie będę nęcił na jedną. I to żyłka się ociera o tą górkę? Tak, tak, cały czas idzie po zielsku, bo tu na tej góreczce przede mną ja nie szukam ryb tu płytko, no bo jest chłodno, noc była już chłodniejsza niż normalnie całe lato. I zwróć uwagę, jaką mam zapałkę wędki. No widzę chyba, że jakieś... 3 metry, słuchaj, jak długo... Nawet na łódkę. Nie, 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 to jest klasyczny federek. Ale ja wiem, tylko że ona tak sprawia wrażenie, bo jest już taka cieniutka tam. Nie, jest świetna. Pod tym względem ja już wyholowałem na nią rybę ponad 10 kilo i wiesz jak na rzemyku, nie, jak się tam trafi amur. Ale to zmieniłeś, to są jakieś inne wędki? Nie, 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 ja mam swoje wędki, jakiś ryb idzie. Jest widać, leszcz chyba. Nie wiem jaki. Tak mi błysnął, wiesz, leszczowato, ale może tam być jakiś karaś albo mały karpik. Mały karpik. Karp. No, niech będzie ci karp. Ale pięknie, ale w ogóle niesamowite, że woda jest taka czysta, bo tak, to się naprawdę rzadko zdarza. Można sobie się bawić, wiesz, można się bawić, wiesz, takimi właśnie obrazkami podwodnymi. No. Ty, słuchaj, zanurkuj. A, ściągnę. Troszkę za bogaty podbierak mam założony. Gdyby takie rybki miały być, to ten podbierak jest za duży. Mam przygotowany malutki podbieraczek, taki fajny, sportowy. I myślę, że ten założę sobie na drugą wędkę, ten sportowy. I będę na niego chyba podbierał, jakby tak miały być te ryby. Mamy żółtą pinkę od Marka o smaku orzech tygrysi. To jest to, co chyba... Nie chcę, żebyś upadł, mały. Dobrze, że siatkę miałeś. Tak, tak, po to na siatkę robię. Pokazywaliśmy tą przynętę z tego, co tak, bo ja ją wyciągnąłem na wierzch, wiesz, żeby wiedzieć, co na którą... No, chodzisz tu, draniu. No, żeby wiedzieć, co na którą rybę złowię. Poczekaj, muszę go wypleść.
piedule. Ale komary gryzą, masa. Ja nie, no przepraszam, wiesz, że wam tak czasem będę trząsł z kamerą, bo nie da się wytrzymać. Takie maleństwo, ale fajne, wiesz, zarybili, no i będą sobie rosły, nie? Tutaj złodziejstwa raczej nie ma, jest dosyć dobrze pilnowany. Zrobimy zdjęcie, czekaj. A, no to wiesz, tak z boku. Takie ci zrobię. Wiesz, i teraz wiadomo, że już będziemy robić tylko takie coraz większe. O, dobra, jest na miniaturę. Aleś przesadził, coraz większe. No wiesz, bo to tak jest, bo ja tak raz miałem, że nie zrobiłem pierwszej ryby, a później już same mniejsze tylko były, nie? Słuchajcie, dlatego uwielbiam po prostu nagrywać ze Stachem, bo to z jednego seta wszystko idzie bez żadnego cięcia, bez montażu. Jeżeli wam to potnę, to tam tylko ze względu na to, że będzie jakiś przerywnik w mówieniu, żeby nadać dynamiki. Jestem przeziębiony, więc będziesz musiał ciąć, bo będę wpadał w kaszel. Nie ma problemu. Tylko wiedzcie to, że odkąd tu wszedłem, to włączyłem kamerę jeszcze i nie wyłączyłem. Także no coś pięknego. Film zapowiada się długi, bo mam też podpytam, podpatrzę. Jeszcze też jesteście przecież ciekawi, pisaliście tyle tych pytań pod tymi filmami, także no maksymalnie chcę to wykorzystać i podpatrzeć, co się zmieniło. Ty, słuchaj, ty jesteś jak Kurosawa, długie ujęcia. Stachu, cokolwiek to znaczy. Nie, znaczy dobrze. Znaczy dobrze? Bardzo fajne takie, tylko że on miał przynudnawe trochę te ujęcia tam, wiesz. Nie, no tutaj widzicie, cały czas coś się dzieje, pełna dynamika, w tle ryba nawet, widzę, że się spławiła od czasu do czasu, tak, też jest. Wziąłem drona, ale nie wziąłem dzisiaj kamery pod wodę, nie spodziewałem się, że to będzie tak bajecznie, ale to nic, będzie powód, żeby tu jeszcze przyjechać. Na jednej żółty, a na drugiej zostawię czerwoną pinkę. Już się trochę spłaszczyły te ząbki, ale to w każdym się tak zrobią, bo wiadomo, że już były w wodzie, to się umoczą. Trzeba niestety długo czekać. Wszystkie te, wiesz, techniki, o których mówiłem, rzutowe, inne, tu się nie sprawdzają, bo jest dosyć duża głębokość. Myślę, że tam, gdzie łowię, to jest około 5 metrów, 4,5. Widzisz, o. I kurczę, widziałeś to? Przywitał nas. Słuchaj, i teraz sobie powolutku doprowadzam do... Żeby nie przesunąć podajnika. Jak już tam wpadł, to niech on tam wpadnie. Zamykam kabłąk. Zresztą na klipie było zaczepione i teraz ładnie odkładam. Widać, jak po wodzie żyłka tonie. Skoro mamy moralizować, to powiem ci, jeszcze jeden myk, uważaj, popatrz się. To nie, to jest doprężanie, bo jest głęboko, więc ta żyłka przecina wodę. To chwilę trzeba jej skręcić, nie raz, 3 obroty i 4, czego nie lubię, ale siła wyższa. Teraz zwróć uwagę, że o ile zawsze łowię federami ułożonymi w taki sposób, tak, pod kątem 45 stopni, to dzisiaj spłaszczyłem kąt. Praktycznie jest prawie, że ledwo do wody. Mógłbym jeszcze kawałeczek i byłoby już prosto. Mhm. A dlaczego? Wiesz, wędki mam miękkie. Mam daleko wysunięte poza... No doszło. Poza pierwszą, poza podpórkę, tą przednią, prawda? Tak. W związku z tym są bardzo... O, widzisz, i to jest właśnie skutek tej górki. Dojedzie do górki i... Już dołek mamy. A jaką masz wagę ciężarków? 30, ale nawet niektóre podszlifowane. I jak trafisz na górkę, to jak teraz muszę rzucić jeszcze raz. To zostawię na chwilę, ale zaraz przerzucę. I słuchaj, skończę temat. I wyobraź sobie, że jak ryba na tych mięciutkich wędkach weźmie, to często bywa, że kij zamortyzuje zacięcie. Pod takim kątem, bo on się ugnie i odda... I wtedy ryba odskoczy, nie? Bo jeżeli się nie wbije haczyk za pierwszym podejściem, czyli za pierwszym zassaniem, to w tym momencie jest już po rybie. Natomiast wyprostowanie usztywnia nieco zestaw. O, on jest sztywniejszy. Że od razu hamulec łapie żyłkę zamiast... Nie, no podnosi, tak, ale podnosi ryba tego dumbbellsa do góry i wbija sobie haczyk w dolną wargę. Przy takim ułożeniu, ponieważ wędki, tak jak powiedziałem, są bardzo miękkie, to są federy do metod feder, bo to 60 gramów niby wyrzutu, ale 10 stóp, czyli 3 metry. Ale ja tylko łowię na nie, no bo mam to od garboliny, już się tak ubrałem, no to niech już tak będzie. Ale powiem ci, jest dużo na rynku wspaniałych wędek właśnie 10-stopowych, 11, niektórzy wolą 11. Ja wybrałem te 10, wziąłbym 11, ale niestety... Jedenastki są dwuskładowe, wiesz, i trochę jak dla mnie
za długie i niepraktyczne, bo jednak nie mieszczą mi się do pokrowca, bo skład jest tam około 1,70 m, a ja mam pokrowce 165. Nie chcę zmieniać tego już. A ale tu... 11 schodzi ci teraz o długość, tak? Tak, tak. I dwuskład. A tu jest trzyskład. Tu jest dwuskład, ale 10-stopowa. Mhm. Czyli 3 metry ma. Czyli 155-156 długości. Nie? I to już jest fajno. Mhm. No ale wtedy, jak się ma zbyt miękkie wędki, to nie mówię o klasyku, o maleńkich, ostrych haczyczkach. Mówię o metodzie. To trzeba ustawić troszeczkę wędkę bardziej do wody. O, bardziej ten kąt spłaszczyć. Wtedy to o wiele lepiej działa. A tutaj jest, łowisz na haczyki bezzadziorowe czy zadziorowe? Ja nigdy nie łowiłem na zadziorowe i nigdy na nie łowił nie będę. Tłumaczę cały czas, proszę, ludzie, to niepotrzebne. No ale wiesz, spotykam gościa, pół godziny mu tłumaczę w sklepie, weź pan te, nie? Bo tu są i kamasany są tam, i garbolino, i innych haczyków jest od White Gape, specjalist Prestona. Fajnych haczyków, guru, tam cała grupa ludzi kocha te guru. Nie wiem, ja ich jakoś nigdy od początku nie lubiłem, chociaż wiem, że są fajne, nie? Ale jakoś tak, one są takie okrągłe. Mnie te haczyki okrągłe nie bawiły nigdy. Może to przyzwyczajenie dawne z lat, kiedy łowiłem tyczką i wolę haczyki o normalnym kącie, lekko wyoblonym, no bo to jest wiadomo, do karpiarstwa to musi być. No, są przesuper haczyki. No jedne są twardsze, takie jak na przykład kamasan ma bardzo gruby drut, koruma mają gruby drut. White Girl Specialist to średnia klasa drutu, ale nie wyginają się, są naprawdę dobre. Jest tych haczyków tyle, że wiesz, za co by się nie wziął tam. Jest grupa zwolenników haczyków Mikado, które są gotowcami, często wiązanymi na plecionkach. I widzę, jak się podniecają, ale te haczyki są po prostu zadziorami. No więc ja je wyłączyłem z własnej oferty. Nie mam ich w ogóle, nie używam. Tu mam, pokażę ci. Tu mam haczyki, tu mam akurat pakiet Garbolino, ale tych najmniejszych. 18, 16 i 14. Nie, to ja z pudełka wycinam naklejkę i wiesz, i przyklejam sobie, żeby wiedzieć, nie, co mam, jaki numer. Ale tu większych nie wiążę. Widzisz, tu jest jeszcze powtórka 14, powtórka 12. W 12 to tu nie mam, bo 12 używam już silniejszych haków. Te Garbolino są świetne, ale one mają taką wadę, ja to już pisałem. Przecież ja jestem ubrany na Garbolino i jak najbardziej sprzyjam, wszystko mam praktycznie od nich, co mogę mieć. Ale prawda jest taka, że haczyki dużych rozmiarów, czyli dziesiątki, no dwunastka jest w miarę dobra, ale dziesiątka jest na tyle okrągła i duża, że jak ryba, a bardzo ostra, cieniuteńka ostra, także dużo jest przyłówków, takich gdzieś bicie rybie pod płetwę, gdzieś tam w ogon. Aha. No i wyobraź sobie, że jak ona się czubeczkiem wbije rybie gdzieś tam w pokrywę skrzelową, to w tym momencie ona się wygina. Wiesz, nie prostujesz, wytrzymuje, nie? Tak, bo ona nie wytrzyma, wiesz, tego ciągnięcia, jest. Kątem jest bita, a tu ciągniesz ją, wiesz, do tyłu i ludzie mówią, nie, one są niedobre, bo one właśnie przyciągają wygięte, ale dlatego przyciągają, że one są tak czepne, że czepiają się byle czego na rybie i przez to właśnie są łatwe do odgięcia. To nie ryba, bo jak już w pysku ma ryba, to ją przyciągniesz. Ja na tych dziesiątkach, których już teraz chyba nie mam, ale na tych dziesiątkach to wyjąłem już karpia 20 kg, 18. Przecież z Markiem dużo łowimy. Natomiast wiem, że niektórzy używali, a teraz się przestraszyli i już nie używają. Nie mam tu. Ja tak słabo jestem w zasadzie przygotowany. No, czekaliśmy na tą rzekę. Nie ma. Coś innego, ale... W końcu zadzwoniłeś do mnie, a ja mówię, że jadę na tajną miejscówkę. No. Nie, jest słabo w ogóle. Na zbiornikach okej. Okay. Na naszej wodzie PZW w Rzemieniu jest rewelacja. Ryby biorą, nałowiłem amurów, chłopie. Dokąd liczyłem, to było ich 20 kilka, a później przestałem już kombinować, liczyć.
bardzo mnie odciągnęło ostatnimi czasy to, że mieliśmy zawody z dziećmi. Aha. I też, wiesz co, nie miałem czasu, bo tak, za jednym siedziałem, za Olim, pojechał do Zamościa z nami na zawody strefy wschodniej. Trzecie miejsce żeśmy zajęli. I muszę powiedzieć, że ten trzon tej mieleckiej drużyny jest bardzo fajny. My mamy dużo z tego, ja mam przynajmniej dużo z tego radości, bo to nie są ani moje dzieci, ani wnuki, bo takich nie mam. Natomiast, tak jak mówię, bardzo się zaangażowałem. Chciałem, żeby było jak najlepiej. No i było, w sumie było bardzo fajne, dobra, udana wyprawa. Bardzo dobra organizacja, wszystko na piątkę. Wróciliśmy, teraz mieliśmy zawody nasze, żeby podsumować w kole rok, wytypować drużynę do okręgu i takie tam. Trochę tak wygląda, jakbym był selekcjonerem kadry narodowej, bo to są dzieciaczki, niektórzy mają 10 lat albo jeszcze nie mają jak Damian, a niektórzy mają tam 11, 12 z różnych rodzin, przyprowadzani są przez rodziców. Bardzo fajna zabawa. Ja tą zabawę bardzo lubiłem i lubię ją dalej. Natomiast są różne przygody. No tak jak Oli, prowadziłem go tyle czasu, a teraz akurat na najważniejsze zawody złamał rękę. Ja się złamał, pękłam gdzieś tam. Jeszcze dochodzą doktorzy, co to będzie, no ale póki co prewencyjnie nosi opaskę, gips na ręce. Tu gdzieś. No pech. Ale mam drugiego, młody przychodził z mamą i powiem ci, Patryk, I powiem ci, że dobrze łowi, i najważniejsze, ma dobry słuch, czyli jak mu powiem podnieść wędkę, przestaw troszkę w lewo, to on to wykonuje natychmiast. Aha. Jest bardzo fajny. Lubię to i trzyma mnie to trochę przy życiu, ta zabawa z nimi, wiesz. Jest branie na tej samej wędce, czy na drugiej? Nie, już zamienialiśmy po drodze, tam wiesz. Ale wzięło ładnie, wygięło. Będziemy chodzić na tą stronę. Także jakbym teraz miał obstawiać, to chyba karp będzie też. Takie tępe branie było. Ale taka sama ryba też chyba. Traktor niestety w tle jedzie. To musicie wytrzymać, ale już takie roki. Są pola, to i ludzie robią, nie? W pola. Tak, niech sobie jeździ. Bo tutaj 50 metrów jest tak mniej więcej możliwość rzutowa tych wędek, nie? Mhm. I 50, tak? Tak. 50 metrów to tak akuratnie, żeby nie przesilać, nie przeciągać. Być może, że gdybym użył koszyczków mniejszych. Ale wariat. Tygry. One wszystkie takie są, u nas na rzemyku też. Jak? Widzisz, tu nieporęcznie ten podbiera położek. To by się zaczepiło tam. Tak, zaczepił się, widzę za płetwę. Grzbieta, a już. No i słuchaj, no i... Tam jest ryzyko, no bo wiesz, przyjdzie ci taka pałka, wiesz, a ponadto wszystkie łowiska na tym rzemieniu środkowym to są daleko, nie? Tam trzeba łowić 75 tak. metrów, 80, to co ja stale robię i tam. Nie będę go opuszczał. Taki chyba z tego samego rocznika. Żółty robal. Usmakuty orzech tygrysi. Tak, muszę go wziąć za łeb. Właśnie ten podbierek jest taki głęboki, że nie ma go jak... O! Nawet dosyć mocno wessał, wiesz, tego, ten haczyk. Mam te koszyczki, podajniki. Chociaż wolę te gładkie, drugi mam gładki, ten od spodu gładki już, bo już wyprodukowali gładkie, bo nie wiem, czy słuchali się, jak myśmy mówili, że te z dziurą to wybijają zanętę. Chodzi ci o tą dziurę tutaj? Tak, od spodu, tak. Tam są dziurki cztery jeszcze dodatkowo i one, wiesz, ja mam wątpliwości, one się średnio odwracają. Podobnie jak tak reklamowane mocno podajniki Prestona za 15 zł. Myśmy tam robili próby basenowe i wyobraź sobie, że one mają metalową konstrukcję. Te wszystkie pałąki są z jednego odlewu. Aha. To jest bardzo wygodne, nie jak tak doskonała maszyna zrobiona, że potrafi taki 3D odlew, bo tam jest dużo różnych zakamarków, potrafi odlać w jednym kawałku metalu. Ale z drugiej strony ta ilość metalu, która tu się mieści,
przy małych koszyczkach, nie mówię o 45, czy tam jeszcze grubszej, ale przy takich koszyczkach 20-30 gramów. Do góry nogami. Niestety, wiesz, ciągnie go. Jeszcze jak założysz trochę więcej ciasta, klapnie. Nie za każdym razem przy próbach się odwracał. Natomiast te koszyczki umownie, nazwijmy to ukraińskie, ale one nie są ukraińskie. One pochodzą z Chin, jak wszystko, nie? Tam. Tyle, że gdzieś chyba przez Ukrainę to przepuszczali. U nas handluje tym firma taka Matkarb, ale po każdych, już teraz w wielu sklepach można je kupić. No i są tanie, nie? No to wiadomo, że lepiej stracić koszyczek za piątkę w wyniku nieuwagi, niż stracić koszyczek za 15 zł. I jeszcze o wątpliwej jakości, bo może i ładny, cholera, mam poskręcaną żyłkę, to od tych karpi właśnie, o których żeśmy wspominali. Stachu, a ty łowisz teraz nie na sztywno, tylko masz tego quick change'a przelotowy, że po prostu jak ryba weźmie, to nie zacina się automatycznie w koszyczku, tylko na szczytówkę nie, ci przenosi. Nie, zawsze na szczytówkę, dlatego mówiłem o tym ustawieniu szczytów, wiesz, żeby ustawić je. Troszkę odpadło, ale dobrze. Słuchaj, a to nie lepiej zrobić na sztywno i żeby od razu się zacinała? Tak. Można, bo słuchaj, takie były początki metody. Na początku metoda właśnie polegała na tym, że ryba podnosiła do góry haczyk i wbijała sobie w dolną wargę. W tej chwili oprócz tego, że to robi, to jeszcze dodatkowo potrzebny jest twój udział. Albo udział szczytówki, nie? To co mówiłem, kąt zmniejszony, żeby szczytówka miała jakąś akcję do zacięcia. Natomiast pierwotnie metoda to były dwa sposoby łowienia. Jeden na zaciśniętą. Zaczęło się w ogóle od krętlika. Normalnego, zwykłego, który się wciskał do koszyczka. Tak. I ryba wyrywała go i taki był początek. Ale ktoś pomyślał sobie, nie, to takie trochę brutalne. No i zrobili szybko złączkę. To ona tylko wyrywała jak jakaś tam miejsce. Tak, ja już chyba ci kiedyś była. Pokazywałem, tak, ale już nagrywaliśmy. Pokazywali, ja te szybko złączki Prestona, o tu jest jeszcze jedna, bo ja je wywaliłem stąd, bo one już na to mnie. Taka szybko złączka, o ta. I ona ma z dwóch stron haczyki. Na jednej kończyła się żyłka główna, na drugiej rozpoczynał przypon. Ale te garbiki, co tu są na wierzchu, trzy są takie, one wchodziły do podajnika oryginalnego. I się kleszczyły w tym podajniku, ale jak ryba szarpnęła, zawsze wyskoczyły. I to już był wyższy poziom od komary, wyższy poziom od krętlika. Widzisz, mam tu krętliki, ale myślę, że raczej już ich nie użyję nigdy. Zresztą one chyba służyły do łączenia żyłki, żeby się nie skręcała, nie po tam gdzieś. Robiłem tak kiedyś, teraz już nie. No a widzisz, a teraz się skręca. A teraz się skręca, no bo widzisz, kilkanaście holi, jak wyciąga ci ryba, i ucieka amur, bo amury tak potrafią. Po 10 razy uciekają od brzegu te 10 metrów. Ostatnio holowałem jednego, to 11 razy. Już był 10 metrów. Już był. No i na takiej wędce nie stawia się mu dużej oporu wędką, więc w sumie cały czas wysuwa. A każde wysunięcie to jest skręcenie się żyłki. Bo żyłka się skręca. Tak. Ale to jest porzucie, wiesz? A ty, Stachu, jaką ty masz grubość tych żyłek w ogóle? 22,5. To piszę, 22,5, to piszę na bębnach. A, napisałeś sobie, no. Tak, bo wiesz, mam tych bębnów, wiesz, na szpulek mam chyba, nie wiem, w tej chwili to już chyba z 15. I przy różnych wędkach kołowrotków mam chyba z 8 tych właśnie takich. To jest klasa 4000, wiele firm je robi, to już mówiłem kiedyś gdzieś tam. Jakby ktoś był bardzo ciekawy, bo tu nie ma napisów na tych kołowrotkach, bo ja się pozbyłem napisów. Ale to jest kołowrotek Matrix Horizon. Aquos, przepraszam, 4000. Matrix Aquos 4000. To jest to samo co map. Niczym się nie różni poza przełożeniem. Widzę, że nam deszczyk zaczynał. Tak, chyba parasol trzeba będzie. Mamy parasol, mamy. I obydwaj się pod nim schowamy. O kurczę, muszę wziąć, założyć. Ho, będzie robota. Pada deszczek, widzicie na wodzie. No i zakładam uchwyt do parasola. Parasol, specjalny uchwyt. Tego w sumie nigdy wam nie pokazywałem, to nie, jako ciekawostkę. Pierdoła, ale jednak żebyście... Uchwyty są przy każdym koszu, można wiesz. I teraz tak, umieszczę sobie w uchwycie. To jest o tyle dobre, bo jak łowicie bez kosza, to czasami ciężko jest naprawdę wbić taką sztycę, bo jak macie kamienie albo te korzenie, to się nie da. A to jest inna metoda, to są wkręcane takie, wiesz, do ziemi, podstawę do
bo kołka czasami nie wbijesz za nic. O, jest. I już nawet go nie wbijam bardzo, tylko tak zaczepiłem. I taki kąt, już znam ten kąt. Już wiem, który potrzebny jest, żeby rozłożyć. Aha, tam mam ubranie. To też jest dosyć ważny czyn. Żeby było suche. Tak. O. I cały sprzęt i twoje miejsce tu z tyłu się mieści, także tu nie ma problemu. Tylko ubranie sobie zabiorę, bo nie ubrałem go, bo nie potrzeba. No na razie się rozpadało, ale może będzie to przelotne, bo niebo jest takie średnie, więc no zobaczymy. Będzie jak będzie. Wędkarz jest zawsze przygotowany na każdą pogodę, nie? A wiesz. Co to taki deszcz? Od samego początku na tej wędce bardzo skręcała mi się żyłka. To skutek zabawy z amurami na rzemieniu i pracy tam i z powrotem kołowrotka. Założyłem tego doktora Spina, o którym żeśmy mówili. Bo tak, a teraz żółty kolor masz. A to jaki bym nie miał, srebrny, żółty, bo ja robiłem też. A tu mam oryginalny nawet jakiś angol. No i co? Konie atakują. Ale chodź, stado. Ciekawe, czy to na filmie wyjdzie. Widzisz? Ale no ciekawskie wyżej. Strasznie może są. Może je wyżej podniosę, o, do wody. Nie. Fajne. Fajne. Słuchaj, zarzucam do połowy dystansu łowionego. Tak, o, wystarczy. Zamykam i nie upuszczając na dno, zwijam. No i on w drugą stronę odkręca, tak? Tak. Nawet pokazywaliśmy. Nawet nieraz nad zapas robi, szybko zwinę, bo wiesz, nie ma co. Kręci się. Widzisz, jak ładnie? Dobra, jest, poszło. Jeszcze raz. I teraz na pełny dystans. Czyli na tyle, na ile łowię. O, jest i znowu. I koniec tematu ze skręcaniem się żyłki. Staram się topić, żeby szedł między dnem a mną. I ładnie poodkręca. Jak ktoś tego nie wie, to wróci się do tego filmu starszego, tam jest to omówione. Tam dokładnie opowiedziałem o tym, jak to się robi. No, którym pamiętasz, to widać, popatrz, specjalnie zwolnię. O, widzisz, jak się kręci pod wodą. O, to będzie widać teraz. O, tak, tak, widzicie, jak on się kręci. Jak, no, my nie będziemy teraz tego omawiać drugi raz. Trzy razy nie będę. O. Miałem branie na drugiej wędce, ale nie wiem, dlaczego nie ma, nie czuję ryby. O, nie ma. Pusto. O, pobudziłem, wiesz, pukając. A do tak. To też jest często tak, że rzucisz jedną wędkę, a na drugą bierze. Ja zarzucę tą drugą, a szybko... Często, na rzemieniu też tak jest, że nieraz przerzucanie często pobudza te ryby. Dlatego druga wędka często służy nie do tego, żeby zwiększyć ilość brań na tą wędkę, ale żeby podawać zanętę i wzbudzać tą drugą, naprzemiennie. Jeszcze tylko skończę z tym żwirkiem, czy świderkiem. Doktor Spin, było to omówione, wróćcie do poprzednich filmów, nie będziemy wszystkiego w kółko po prostu opowiadać, bo to film będzie ale dwie godziny ci trwał. Ale pokażę najciekawszą rzecz. Zwróć uwagę, stawiam to, pokażę ci, bo tam była gadka kiedyś o szybkiej wymianie podajniku, wiesz, i tego, jak to robić i te. Ja sobie zrobiłem taki drut, nie tylko sobie, ale i wielu moim przyjaciołom. Zwykły drut, o, podwójny, tu rączkę zrobiłem do niego. O, i on służy, odrywam doktora Spina. Podajnik, na który łowiłem, jest tutaj. Wkładam drut, wiesz, żeby nie przepychać, nawet nie ściągam, nawet nie ściągam gumki. Tak, bo to wtedy ta operacja, to teraz pokazuję, to pewnie będzie trochę dłużej trwało, ale normalnie już mam po drugiej stronie. Dobry i pan. Teraz szukam, tak, i teraz szukam łącznika, czyli tego cinchbeda. I o, gdzieś tutaj jest, bo ja łowiłem na niego, ale muszę go rozłączyć, nie, bo on jest złączony na przyponie. Nie, to nie będziesz widział, bo ja tak trzymam zawsze dosyć ciasno w ręce. Przepuszczam, tak jak zawsze, nie, przez osłonę. Tego wymiennika, o, na drugą stronę. Tu jeszcze została żyłka ze starego przyponu. Ze starego przyponu, odcinam. A na jakich robisz grubości przypony, Stochu? Już ci powiem, tutaj łowię na 0,20, ale normalnie na przykład na komercjach łowię 0,22. I uwaga, i teraz tak, przełożyłem
przez ten łącznik żyłkę. I teraz wielu gości mówi, nie, nie, to błąd, bo ja wiążę tak. Normalnie robię pętelkę, wkładam łącznik do środka raz, wkładam łącznik dwa, żeby była ósemkowa pętelka, staram się ją zaraz na początku związać i tu jest luźno. I nigdy mi się nie zdarzyło, żebym urwał gdzieś w tym miejscu czy na tym. Gdy się zaczepię twardo i utnę, to w tym miejscu mi się zerwie, no bo ten najsłabszy punkt wiązanie. Ale tam piszą, a jak ona się tak przesuwa tu w środku, w podajniku, to że się uciera ten supełek. Nie, przy takich grubościach w ogóle na to nie patrzę, bo nigdy mi się nie utarło, ani nie straciłem ryby tak, żeby przyciągnąć ten supełek. I teraz tak, jeśli ktoś zawiązuje tu, w tym miejscu węzeł, na samym końcu, to większe prawdopodobieństwo jest kątowego obcięcia żyłki na takim węźle. Nieważne, czy to robi podwójnie, czy pojedynczo, czy spinningowym węzłem takim, po prostu dużo większa możliwość jest zerwania, osłabienia tego węzła na tym, niż to, że on tu jeździ w tym szerokim, bardzo dużym otworze, o, tam gdzieś w środku, o. On tu jeździ, prawda? Cały czas. O. Tak. Nie, nie. I nie dam się poprawić. To jest od lat tak stosuję. Jest gotowe do wiązania haczyka. Sięgniemy po te haczyki. Tak, tak, tak. Patrzę po taki, żeby był w miarę no, dwunastka. Chociaż to i tak za dużo. Ale to większość widzę z bagnetami masz teraz, tak? Wszystkie prawie. Już wszystkie? Prawie wszystkie. Mam z gumkami portfel cały. Ale rzadko, to dopiero wtedy jakbym nie mógł wbić w dumbbellsa albo w jakiś użył mikropeletu, bo gumka do czego się przydaje, że się tam pokazywałem kiedyś, że się ją wciąga miękka, szydełkiem do środka. Albo jak jest miękka tak, przynęta. Dokładnie, tak żeby nie przeciąć przynęty w jakiś tam sposób, to... Ten. Ale na pewno bagnet mniej widać, nie? Jest mniej widoczny i nie zasłania tej przynęty. Nie, i fajno pozycjonuje jeszcze, bo gumka pozycjonuje poprzecznie przynętę, tak. Czyli przynęta leży tak. Tak, tak, tak. A na bagnecie stoi. Jeżeli to jest, wiesz, Waters, to on stojąc... Dobrze się wbija elegancko. Mhm. O, to on stojąc tak. Ładnie pozycjonuje i ten... Bardzo fajno. Nie, nie, tu akurat już nie będę nikogo poprawiał, ani nie będę mówił, kto robi tam źle, czy źle pokazuje. Jeżeli ktoś lubi tak, to niech sobie robi tak. Ja robię akurat właśnie tak, jak teraz pokazałem. Nie, nie mam tam jakiś. Pokażę jeszcze jeden myk, zanim może zarzucę, a później będziemy pokazywać jeszcze jeden myk, który ostatnio stosuję. Poczekaj, na prężę zestaw. Jest. I rzucę tą drugą wędkę, bo braj nie ma tak dużo, więc trzeba wykorzystywać dwie wędki. O. Poczekam chwilę, aż ratonie w tamtym miejscu. Dobrze. Ostatnimi czasy część przyponów i zauważyłem, że to tą lepszą część przyponów wiążę w bardzo ciekawy sposób i chciałem pokazać na razie, jak wygląda finalnie, poczekaj, może jasne tło, po związaniu. Mianowicie tak, to jest haczyk dosyć duży, dziesiątka, na łowiska komercyjne, gdzie jest bardzo gruba ryba. Przypon jest 0,22 z fluorokarbonu, fluorokarbon tak się nazywa komercyjnie. Ta żyłka tak. 22. Ale zwróćcie uwagę, włos jest zawiązany na bardzo miękkiej plecionce. Na 006. Super miękkiej. Tak. Jedna z największych, jakie mogą być, taka jacksonowska plecionka. Te nowe już nie są takie dobre. 0,18 chyba. Ale nie, 0,06 musi być. Aha, 0,06, bo tu nie odgrywa ona, na niej nie ma żadnej pracy, poza tym, że trzyma tak, dumbbellsa, tak. Nie? Czy tam pelet. Bardzo skuteczne i ja zaraz pokażę, jaki jest efekt tego we wodzie. Chodzi, żeby po prostu przynęta naturalnie tak, się tak, zachowywała. Tak, ja wezmę przynętę, która ma z charakteru, jest pop-upowa. Ale to sam wiążesz te przypony, czy gotowe? Tak, sam. Zaraz nawet mogę pokazać, jak to wiąże, bo łatwo. O. I teraz popatrzcie, jak to zrobić, żeby było dobrze. Poczekaj. Bo w miseczce. Ja podniosę ci miskę, bardziej pod twarz. Wyleję część wody, żeby była płytsza. Zwróć uwagę, już jest ciężko, ja utopię żyłkę, bo to, patrz jak się zachowuje dumbbells, widzisz to? Tak. No. O.
kar przepłynie czy coś, a na żyłce leżałby jednak przyciśnięty grubością tą 22 tak. do dna. Sama żyłka przestaje być widoczna, zupełnie nie widać, jakby jej nie było, a ten malutki niteczka powoduje, że ten się tak zachowuje, jak się zachowuje. Widać to. Mhm. To naprawdę odpowiem na takie twierdzenia wisienka na torcie. Znana federowcom, chodzi o to, że po wpadnięciu do wody dumbbells się uwalnia z tej zanęty i leży na kupce jak wisienka na torcie. To nieprawda. Każdy ruch karpia odstawia go na długość przyponu. Dlatego tak ważne jest, żeby nie przekraczać przyponów te 10 cm, mm-hmm. żeby one były gdzieś w pobliżu tego pola nędzonego. I dlatego ja nie przywiązuję takiej wagi do tego, żeby gdzieś tam wbijać głęboko, zasypywać go. Po prostu widać za każdym razem u mnie dumbbellsa, jak rzucam, to widać go na powierzchni podajnika. To jest bardzo fajne i chciałem wam powiedzieć, że ten sposób jest nieznany. Jeśli ktoś przed edycją tego filmu powie, tak, widziałem to gdzieś, to niech napisze w komentarzu. Bo to jest świeżutki pomysł, bardzo się sprawdza i przynosi bardzo wiele ryb i wiedzą o nim moi przyjaciele. Wiedzą o nim moi przyjaciele. A teraz i wy. I, no tak, no nie, ja wszystko co gdzieś tam robiłem, to staram się sprzedawać, no bo to musi czemuś służyć, nie? Po co mnie to dla mnie? Mnie to już nie jest tak potrzebne. Dobra, tu mamy przypon, to sobie zachowamy go na razie, za chwilę założymy. Tak, to jest tym wędkarstwem naszym. No i kolejne branie. Stachu tu zaczął szukać, żeby wam pokazać jeszcze to, co mówiliśmy, jak się robi ten przypon. Z włosem, z plecionki, ale ryby na razie nie chcą pozwolić. Nie, no zabrałem się za przygotowanie materiału do tego, a tu jakiś mały rybek. Nie wiem, co to za sztuka potężna. Dziwne, bo tu takie ładne są karpie. Już po zawodach pada. A, mamy leszczyka. O, inny gatunek przynajmniej dzisiaj. Tak, ten podbierak to jest trochę na wyrost do niego. O. Woda czysta, piękna. To jeszcze raz wam powtórzę. Bo naprawdę to jest urokliwe. Nie ma tych glonów. No wiesz, gdyby nie prace polowe, to cisza absolutna, wiesz. Tak. No i właśnie też nie zaznaczałem tutaj na początku, że też nie chcieliśmy kolejnego filmu. Mogliśmy na rzemień przecież jechać, nie? To by były znowu ryba za rybą, ale macie coś innego, żeby jakieś urozmaicenie było. Chodź malutki, chodź. Ja się już wypuszczę. Chociaż od rana byli tu wędkarze i się już pozwijali, zanim ja przyjechałem. Tak, tak, bo nie chciała ryba dzisiaj współpracować. Nie jest to najlepszy dzień, ale nawet co nieco bierze. Obiecałem pokazać ten przypon. Słuchajcie, żyłka. No, ja mogę śmiało polecić tą 006 Jacksona. Najtańsza, bo co to tam kosztuje? 8 zł. Ja najpierw nasuwam na nią igiełkę. Przygotowałem sobie tu igiełkę, żeby już nie grzebać. Widać? Bagnecik. Tak, malusieńko. Nie wiem, czy ostrość ci trzyma. Tak, bardzo. Na automacie. No i słuchaj, zakładamy igiełkę, wsuwamy. Człowiek ślepy to, o, jest. Nie ma żadnej filozofii, gdzieś około 10 cm, szkoda, więcej, nie potrzeba. Zawiązujemy, o, i mamy tak, 10 cm żyłki i bagnecik. Dociągamy. Jest. Możemy, bo tutaj jest tak luźno, że nie musimy dbać o to, żeby było to kółeczko, bo to widziałeś jak dynda, nie? Mhm. Dociągamy węzeł, żeby był w miarę silno, żeby nam nie spadł przez przypadek. Odcinamy żyłkę i w ten sposób wiążemy sobie 10 igiełek. Rzucamy na tacę, 10 cm, mhm. bagnecik. Tak. Następnie bierzemy haczyk. Bardzo prosta robota, ponieważ to nie ma takich, nie wypina się, przepraszam, gdzieś te haczyki dałem, o, tu są. Ja to stosuję w dużych haczykach, tam gdzie one naprawdę, wiesz, tłamszą przynętę, a tu mhm. ten włos powoduje, że przynęta jest jednak swobodna. Tandem włos to tak nazwałeś? Nie, to, o, masz, popatrz. O. Ten włos, popatrz. I teraz robimy klasycznie tak, jakbyśmy wiązali
może tak na tle wody będzie lepiej. Normalnie wprowadzamy otwór, wykładamy igłę na haczyk. Czyli na haczyku leży igła. O. A czy tak jak włosa normalnie? Tak jak włos, nic nie robi. I zwróćcie uwagę, że to jest tak prymitywne zajęcie, bo ustawiamy sobie pozycjonowanie, czasami ktoś lubi dłuższe, bo bardzo fajne duże karpie idą. I rozpoczynamy klasycznie tak jak było. Ale nie dbamy o układanie się węzełków obok siebie, tylko możemy sobie o przy samym główce troszkę, a potem wyjść tam 5 razy. O. Zwróćcie uwagę, to się ani nie przesunie, ani nie wypada, ani się nie cofa, bo plecionka, jak się ją ułoży, to ona tak ładnie jest ułożona. I teraz nie ma nic prostszego, jak wziąć żyłkę przyponową. Żyłkę, przepraszam, ten bałagan, ale tutaj jest u mnie tego dziadostwa pełno. Odetnę jakąkolwiek żyłkę. A i tak znaczy, ta żyłka to przyciśnie. Nie jakąkolwiek, bo wiesz, bo akurat łowię na tej. Kładę żyłkę. Normalnie kładę, nawet pokazuję, że brutalnie wystaje tego. I teraz to samo robię z żyłką. O. Tak jakby zwykłego włosa. Węzeł bez węzła. Tak. Klasyczny. Wiąże, jeśli chcę, żeby włos wychodził bliżej kolanka, to nakładam nawet 15 razy na dziesiątkę. Jeśli chcę, żeby dyndał o tu, bo jest, jest taka technika, że tam robią jakieś, wiesz, no, przewiążki, delikra. Tak, dokładnie. Ale ja nie stosuję, wszystkie przypony mam zawiązane tak mniej więcej na 10-15. Dobra, kończymy. O. I teraz wracamy do środka żyłką, tak jak się robi z węzłem bez węzła. Haczyk jest z tej strony. Alem sobie żyłki obciął. Pół metra. Niepotrzebnie. O, mieści się wszystko elegancko, czyli mamy tam już plecionkę, mamy tam już żyłkę. Aha. I teraz tak. Tak, odciągam na bok, żeby nie zniszczyć sobie przez pomyłkę włosa. I to zbędne. Jeden. No w sumie na logikę. Tak, drugi. Zwróć uwagę. Ten sam haczyk, to samo. Tak. Jest, a jaka akcja. No przyjrzyj się, to jest haczyk duży. To jest haczyk duży. Poczekaj, ja tu uzbroję jakiegoś pop-upa, żeby było, żeby mi go tylko nie zabrał do góry. O, popatrz. Jest? Leży na dnie haczyk, tak. Nie? A, przypatrzcie. Poruszam. No tu teraz wodę wylałem z miednicy, to nie widać, ale popatrz, o. Cudo. I dzięki tej plecionce, bo ona, wiesz, jest mięciutka, nie dociska, haczyk leży sobie na 22, bo zawiązałem to na żyłce, bo tam mówiąc Fluoro Power, będą mnie pytać. Wiążę albo na Trabuco XPS-ach, albo na tym. Innych nie znam. Stachu, wiesz co, kiedy to było stosowane? Bo kiedyś, na początku, jak ja mówiłem na metodę, to całe przypony robiłem z plecionki. I wtedy automatycznie też włos był z plecionki. No tak, ale wiesz... Ale połączenie żyłki z... Bo wiem, o co chodzi, że ona musi mieć też sztywność, żeby ładnie tą przynętę wyłożyła. Ale powiem ci, tak, że przy karpiarstwie plecionki były zawsze trochę grubsze. No trochę. Zwłaszcza te trochę. Przyponowe. Sznurek, nie? I na tym sznurku duża kulka pop-upowa, czy tam Wasters, taka zrównoważona, a nawet ciężka, ładnie się przemieszczała, duża. Ale jakbyś założył na taki grubszy sznurek dumbbellsa, no to byś miał to samo, też co na żyłce. Zabiło, tak, no? Tak. Całkowicie. Tak. Dlatego ten kawalątek, a dopuszczony, no bo to jest jako przynęta traktowane, nie? Tak. To, co jest na haczyku, na włosie, to jest przynęta, nie? Tak. I sposób jej umieszczenia. Natomiast sam przypon nie obdziera ryby. Tak, tak. Nie rani. No, nie, ja jeszcze powiem jeszcze raz. Nie stosuję plecionek i po zawodach nie wolno, dlatego że plecionki mają taką tendencję, że wbite głęboko haczyki w pyskach, przy holach ryby piłują pysk, szczególnie w nożyczkach i rozdzierają je. Plecionka ma tak jak piłka, wiesz, taki charakter działania. Podobnie na żyłce głównej, przypon strzałowy i tak dalej. I ktoś powie, no tak, ale klasyka wolno. Tak, bo w klasyku ryby są mniejsze, lżejsze, łuski mają mniejsze, więc trudno pod niej wejść, wiesz, plecionce. W związku z tym jest w porządku. W klasyku można stosować plecionki jako strzałówki, można jako główne i przyponów i tak w klasyku nikt nie stosuje z plecionek, nie, bo wiadomo, że tam chodzi o cieniutkie przypony i trudno byłoby ten. No, jest bardzo fajne i ja tak wiążę i polecam szczerze wszystkim. Spróbujcie, fajna rzecz. Jest kolejne branie. Teraz z takiej perspektywy sobie chwilę popatrzcie. Słuchaj, nie pozwoli porozmawiać spokojnie. No. A, nie.
Nie ma dużo brań, ale jest fajno. Jest, ja może też nie będę wszystkich pokazywał, ale tak jak jest taka rozpiętość gatunkowa, czy to karp, to warto pokazać, bo... Nie, tutaj on zarybił, zawsze. O ile wiem, to dorybiali karpiem i chyba te właśnie łowię dzisiaj, nieszczęśniki. Brakuje tego grubego karpia, jest ładny gruby karp podobno. I ja tu nie bywałem, wiesz, ja dlatego to łowisko wybrałem, że ja u niego byłem dwa razy. Raz siedziałem za kimś patrzeć, jak oni łowią, na tamtym stanowisku naprzeciwko. Mhm. A raz byłem, jak były zawody. Startował mój przyjaciel Mariusz, drobot Edek Suchomel, oni tu lubią startować. Companeros de la Fideros. A ja to tutaj w ogóle nie wiedziałem, że tu jest takie łowisko. To fajne, mówię, jakbyś ty mi nie powiedział, to bym nie wiedział. Nie, ja tak trochę żartownie, ale naprawdę warto u Arkadiusza wpaść, bo jest fajne, takie klimatyczne. O! Hamulec stawia się. Kurczę, może amur będzie. Też niemożliwe. Nie jest taki mocny. Nie zapominaj, o jest jakiś karpik. Ale jaki wojownik. No i wiesz, i ja też tak, wiesz, karpik ten sam, takie wściekłe, chyba to ten, co go wypuściłem już. Źle sobie wziąłem z tym podbierakiem, ja nie mogę tego podbieraka, nie, wiesz, to weź to sitko, to? Takie, no, tamto, weź go podbierz tym sitkiem, bo to nie ma co. Wyręczę się tobą, wiesz? A nie ma problemu, to przynajmniej się, wiesz, Stachu, do czegoś przydam. Te sitka, nie to mogę ci inne. To przekręcić, nie? A to ja sam sobie przykręcę, wszystko mam do roboty. No, to taki mały karpiszek to lepiej. Też możemy zdjęcie zrobić, czy nie chcesz takich? Nie, no możemy, no tutaj nawet w taki sposób. O, takie nawet pionowe. Poczekaj, wezmę żyłkę na bok, o. Jakie byki. Piękne. A, to, ale chyba dobrze dobrałem dzisiaj wędki do tej ryby. Tak, to chyba coś musiałeś czuć. Nie mówili, bo w zawodach mieli grubsze karpie. Aha. Nikt nie mówił mi o tym, że są jakieś dorybione, a to chyba wygląda na dorybioną rybę, wiesz, bo... Taki sam rozmiar mniej więcej. Tak się z tobą, wiesz, zagadałem. Ale czasem wyskakują. Tak się z tobą zagadałem. Że nawet nie robiłem zanęty innej poza moim peletem, po tym co Marek ma w ofercie teraz, to by była, ja nawet nie wiem, natural się nazywa, o. Aha, to taki co jest już pomieszany w opakowaniu? Tak. Wiesz, no, to nie byłoby, każdy sobie może zestawić, nie? Tak. Ale tu jest dla wygody pomieszany i ja już pilnowałem z Markiem, żeby ta receptura była utrwalona. Nie tak do ziarka, nie, bo wiadomo. Ale powiedz mi, to są różne pelety, czy to jest ten sam pelet i różne nie, kolory? Nie, powolutku. To już ja nie będę tam Markowi, jak to mówią, interesu rozwalał. Natomiast prawda jest taka, że bazą są pelety takie prawdopodobnie jak Copens czy Skretting, nie? Mhm. Barwienie i nadawanie im zapachów to już jest sprawa Marka. To ja nie chodzi mi o takie wiem. Szczegóły, tylko wiesz, zastanawiałem się, czy ten bo to różne kolory ma, czy to jest po prostu ten nie, sam no, pelet. Historia była taka. Kiedyś miał na rynku Bogdan, Brut, Boland, nie? Tak. Miał fajny ten pelet, ja go kupowałem w paczkach, mieszałem, to co mówiłem ci tak. Na pierwszych gdzieś tam lata tak, temu filmach. Tak. I trzymałem się twardo tego peletu. Potem zacząłem kombinować, a to się pojawił Skretting, a to pojawił się w końcu Ringers jako ten tak. Biały. On miał ogromną cechę ten Ringers, ale Ringers po drodze się trochę zepsuł. Nie wiem, czy coś przypalili partię, bo jakaś taka dziwna w tych pudełkach jest. Skretting jest bardzo fajny, bo od Kamila Strotki brałem. Ale jak Marek przeszedł na pelety drobne, to znalazł gdzieś bardzo dobre źródło, no bo szkoda ryzykować, jak się bierze tonę, nie? Czy dwie, nie? Znalazł bardzo dobre źródło i powiem ci, skomponował zapach do tego, no bo to trzeba przepuścić przez betoniarkę. Być może, że i, bo kolor czerwony też fajno dokomponował. No i zrobił się z tego taki pelecik, akurat jak mój. I wiesz, zażartuję teraz, ale zatwierdziłem go i teraz łowię ja, mam wygodę, wiesz, biorę od Marka, nie bawię się w torebki, po prostu usypię mi troszkę i ja sobie łowię na to, ile to tego idzie, wiesz, na jedno łowienie maksymalnie te 30 deko, 25, nawet przesada chyba 25, półtorej szklanki na sucho. I powiem ci, jest bardzo fajny, bo gdyby mnie zawodził, ale jest bardzo fajny. Mało tego,
powiem Ci, że dzisiaj już spotykam się z kilkoma producentami czy tam mieszaczami tego peletu i sprzedażą. I bo widzę, tam jest chyba i u Bartka Federbajcie, a i Meus chyba ma kolorowy pelet. Ja celowo ich wymieniam, bo to są takie firmy już, które na rynku siedzą dosyć długo, nie? Znamy się, przyjaźnimy, więc nie wiem, kto jeszcze, nie chciałbym kogoś obrazić, kto nie ma tego. Ale zaczęło się to wszystko od tego naszego pierwszego filmu i od tego mojego pieprzniętego pomysłu wcześniejszego, bo ja już mówiłem ponad rok, zanim Ci ten film wyskoczył tak ładnie. I od tego się zaczęło, no i od Bogdana, bo brałem od niego, kupowałem u nas w Mielcu na hali, bo były zawsze u Edka fajne rzeczy do metody. Mimo że sklep skromny, to jednak Edek trzymał fason. Zawsze wszystko u niego było i dobre haczyki, i łączniki, i koszyczki, podajniki. Do dzisiaj tam kupuję. Ale peletu nie wiem dlaczego, ale nie ma już tego peletu od Bogusia. Zresztą teraz na tym etapie nie byłby mi potrzebny, no bo mam bliżej do Marka. Głęboko dopiero teraz doszło. To nie cały czas mu tu Stachu. Tak, ona tak przekręca. Ona teraz to już po tym piasku jedzie, to mi się nie podoba. Ale co ja na to poradzę? Głupio sobie rzuciłem. Jest to taki charakter po prostu tej miejscówki. Tak, tak, takie wytłaczanka tam jest. Jeśli koparka może stała na górce i kopała dookoła siebie. I teraz. O, dobrze. Po przerzuceniu, no nie minęło 5 minut i jest branie. Tak. A nawet ryba. No tutaj troszkę dalej, ale zobaczycie przynajmniej, jak wędka pracuje, jak ryba chodzi. A wiesz, że wydłużyłem 5 metrów rzut? Na tej wędce? Tak. Czyli widzicie? Widzisz, tak zjeżdżało z tej górki, wydłużyłem o te 5 metrów, siadło na górce i zaraz branie. Dobrze, że zadziora nie ma, wiesz, bo jak byłby zadziorem, no to w takiej siatce to już nie do wyjęcia. Teraz modlitwa, żeby się nie poplątał tymi swoimi... O, świetnie. I chlub. No, ustawiamy wędki do łowienia. Jest bardzo głęboko, przecina ta żyłka tą wodę i przecina. O. Będziesz jeszcze na jakieś zawody jechał w tym roku? Tak, mam do dokończenia zawody serii towarzyski Puchar Metod Feder, które organizuje nasz kolega Michał Rębisz. Są bardzo fajne, są świetnie obsadzone, dobre towarzystwo przyjeżdża. No i zostały nam te jedne zawody. Z dwóch powodów wystartuję. Po pierwsze, tak dla własnej satysfakcji, bo dosyć dobrze tam wyglądam w tej tabelce, bo jestem drugi po tych pięciu. Przy czym w jednych nie startowałem, ale wolno sobie odpisać jedne zawody od wyniku. Najgorszy wynik po prostu. No to jak nie startowałem, no to 7 punktów karnych, no to trudno. Ale jestem drugi na tych 20 kilku, co tam startowało. No i zawsze mówię, że wyniki to się powinno oceniać właśnie po długich seriach, po uśrednieniu, nie? Bo to często bywa tak, marne losowanie, wiesz, przypadek. Oczywiście można 5 razy marnie losować, bo znam takich kolegów, co tak losowali. 5 razy i za każdym razem źle, nie? Ja miałem trochę szczęścia, tam losowałem takie fajne miejsce. Pamiętam trzynasteczkę, lubię ją. Bo to blisko, nie trzeba nosić daleko klamotów na Grębowie. Także zostały nam te jedne zawody i powiem Ci, że z przyjemnością się spotkam na koniec jesieni jeszcze z kolegami. No i tak to wygląda, ta rywalizacja. Nie biegam po zawodach za bardzo, z prostej przyczyny. Wiesz, zjawia się 50 gości na bardzo rozległych łowiskach. Po losowaniu 35 już jest przegranych. Bo gdzieś tam wylosują, my wiemy, które są dobre stanowiska, które są marne. I na takim Grębowie to można powiedzieć, że około 15 jest dobrych na 50, nie? No to... A reszta, no czasami jakiś cud, gdzieś ściągnie rybę, akurat rzuci, zatrzyma na łowisku i łowi. Ale tak to już jest. Mam jeszcze taką jedną uwagę, która się
mi nasuwa po tych zawodach metod federowych umownie. Mianowicie ostatnio zderzyłem się z taką dyskusją, czy do metod federa zaliczać rzucanie samym ciężarkiem bez zanęty w celu osiągnięcia no, maksymalnych odległości, no bo wiadomo, że sam ołów leci wyjątkowo dobrze. Czy też doliczać do metod federa sinking bomb, czyli tonącą bombkę. To jest takie coś, ja tam na rzemieniu trenujemy to. To są takie bombki. Ona bardzo doważona odpowiednio, bardzo wolno tonie. No i goście na to, między nami zaczynają na to łowić. Albo ciężarek sam, albo sinking bomb, czyli tonąca bombka. Bardzo dobra metoda w ciepłe dni, kiedy ryba podnosi się do góry. Bardzo dobra. Jest dobrze omówiona, bo widziałem, że tam i Dawid Moska coś mówił, pozdrawiam, ale i Przemek chyba Solski tam coś wspomniał, a to są dobrzy federowcy. Chociaż młodzi, gdzieś tam za ich plecami ci starsi moi koledzy z pierwszych zawodów federowych, a mistrzowie pochowali się, ale pozdrawiam tu Artura Matczaka. Także tam są fajne, mocne ekipy, oni często łowią ze sobą, no mógłbym się gdzieś tam bliżej... A tylko wiesz co, powiedz tak, jakbyś mógł poskrótce, bo ja nie śledzę tego i nie wiem. Nie wiesz gdzie, o czym mowa. Nie, dlaczego, gdzie to się zakłada? Nie chciałbym się mądrzyć, bo to jest fajno opisane, jak napiszecie tonąca bombka, czyli sinking bomb, tak? Sinking bomb. To w tym momencie wyskoczą wam te filmy, bo już wielu robiło. Ja nie wiem, którą mam doważoną, ale prawdopodobnie ta jest. I ale to się na przypon zakłada, czy...? Ja ci opowiem zaraz. Zakładasz to na główną żyłkę, tak jak spławik się zakłada, tylko do tutaj. Do metody? Nie, na żyłkę. Bez, czyli bez żadnych, tego ciężarka bez nie ma? Niczego. Nie, ja ci powiem, na czym to powiem. Na głównej żyłce zakładasz to, najpierw wsuwasz dwa stoperki gumowe, potem to, potem kolejne dwa stoperki i stosujesz albo bezpośrednio na głównej żyłce dowiązany haczyk z gumką, z igiełką, to nie jest ważne. Z bardzo dobrze doważonym peletem, pływającym, albo doważonym tak, żeby powolutku tonął. Aha. I 1,5 metra przyponu, haczyk, gumka lub igła i ten pelet i sinking bomb, i ta bombka. To jest dosyć ciężkie, wiesz? To dosyć ciężkie, jest, to waży, nie wiem, według mnie gdzieś około 10 gramów, czyli deko. Lata świetnie, posiada otworek, w którym zasypujemy ołów lub tam niektórzy wodę nalewają, ale dużo trzeba trenować, żeby opanować poprawnie technikę, żeby ta bombka po wpadnięciu do wody chwilę stała na niej, a i potem powoleńku tonęła. I ten pelet na tym przyponie, no 1,5 metra, no moimi wędkami krótkimi to by się nie dało wyrzucić 1,5-metrowego przyponu, ale trochę dłuższa wędka 3,60 i wtedy już 1,5-metrowy przypon lata, chociaż stosują jeszcze dłuższe. I zaczyna to, ta zabawa polega na tym, że ten pelet i ta bombka prawie równomiernie toną. Mówię prawie, bo to nigdy tak nie wyważy. Raz pelet zostanie trochę w górze, raz on szybciej tonie, a bombka wolniej. Ale w ciepłe dni, kiedy ryba zaczyna się kręcić pod powierzchnią wody, technika jest bardzo fajna. Została bardzo ładnie opisana i na angielskim YouTubie, ale i u nas, tak jak już wymieniłem tam. Nie wiem już, kto to wypuścił, ale chyba Dawid Moska mówił o tym w tym. To jest ekipa Feder Sklep. Pozdrawiam całą ekipę, bo mam tam wielu przyjaciół. Pokażę ci, na czym polega ta bombka. Nie wiem, jak doważona jest ta, bo może wyschła już, może to. Bo to trzeba na bieżąco. Ja położę wiaderko i przypatrz, rzucam. I ta bombka wisi teraz w toni. Patrz, wyszła do, ale jak łyknie kropelkę wody, zacznie tonąć. Ta, nie wiem jak inne. Poczekaj. Czyli to bazuje po prostu na bardzo powolnym opadzie. Tak, przynajmniej. I tu można wsypać do środka jeden, tam wypada minimalnie jedną śrucinkę. O, widzisz jakie ona ma ważenie? Ale tu wystarczy, że nabierze troszkę wody i już jej wypłynie. Bo ona była mokra i ja ją ważyłem. Tak. I ta jest tą żyłką, celowo sobie zaznaczyłem, że jest ważona. I kurczę, no jest to fajna metoda, wiesz, taka bardzo atrakcyjna, bo wiesz, wrzucasz, kładziesz, chłopie, porywająca. No jak karp bierze, żeruje, no to ja dzisiaj siedzimy tutaj słabo tym karpiem, ale jak karp żeruje, to takie gwizdy są, taka zabawa. Kiedyś może potrenujemy, ja to potrenowałem na rzemieniu, jest zabawa z tym, nie ma o czym mówić. Sprawdza się.
i na tym mniejszym stawie, tam nie wolno łowić gruntowo. No właśnie. No to dzięki temu taka tonąca bombka to jeszcze kolejna wariacja, żeby tam połowić sobie na tej jedynce. A tam są piękne, grube ryby, bo jak ta przyducha była, tośmy je poprzerzucali z dwójki na jedynkę, która jest troszkę może głębsza, bardziej ocieniona po południu i te ryby przeżyły nam. Ale za to teraz na jedynce mają kupę do ładnych karpi, a na dwójce bardziej znowu amury szaleją. Tak, dorwały się, to dobiły się w końcu te amury. No, tak, 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 ale słuchaj, naprawdę, takie wyniki, takie zabawy, że naprawdę. Rozpadało się dość mocno, schowaliśmy się ze Stachem jednak pod tym parasolem, ale już przestaje, jak widzicie, także zaraz się stąd wyniesiemy. A Stachu poszedł, pokażę wam, bo nie zna też tego, pierwszy raz tutaj łowi i spróbuję wydłużyć o 3 metry jeszcze na klipsie. Więcej? Tak z 5, żeby się zakotwiczyli na tej górce, bo Arek mi mówi, że może dalej będzie lepiej, wiesz, a tu się tak jakoś dziwnie ulokowałem. Bo za każdym razem jakoś jak jest rzut, to tak jakby jeszcze ta żółka zanim się napręży, to tak jakby zjeżdżał ten koszyczek. Także zobaczymy. Może większa ryba tam będzie na wypływ. Widzicie? Dopiero co byłem pod parasolem, już praktycznie przestało. I na zmianę tak pada, nie pada, taka pogoda jest. Ale duszno. Komary gryzą, tak, duszno. Chyba będzie dzisiaj burza. Zobaczcie, teraz Stachu zmienił wędkę na dłuższą. No, na medium, 390. No, są takie fajne. Bardzo je lubię do łowienia. Ale nie mam oznaczonego dystansu. Będę musiał dopiero popracować nad tym dystansem. Chodzi o to, że to tam gdzie rzucał, to prawdopodobnie jest spadek jeszcze i te zestawy się ślizgały, a widać czasem od czasu do czasu ryba jakby dalej zdecydowanie żeruje i spławia się. Dołków i tyle, wiesz, takich wypłyceń wyrwanych, bo to wiesz, była żwirownia, no to kopali jak leciało, to nie była jakaś taka przemysłowa chyba duża żwirownia, tylko tak, o, przyjechał ktoś, kto mu koparką nabrał żwiru, nie? Mhm. No. Może trzeba się wstrzelić nie po prostu. Nie wiem, nie znam historii w ogóle tego zbiornika, choć to niedaleko w sumie od mojego domu i na razie założę jedną wędkę z tych, a drugą będę miał. Tygrysi orzech. Kolor tygrysi orzech. Nie, to te, wiesz, pinki. Orzechowe. No i kolor orzecha. Najbardziej chyba popularny kolor z tych, co ja lubię łowić. A co z myślim gównem? A chłopie, ja gdzieś chyba jeszcze je mam, nie przy sobie, bo już, jak to mówią, spadło z repertuaru. Tak? A to nie tylko ono. Być może ostatnio Marek łowił i coś tam miał. I pytam się go, na co ci to wzięło? On mówi, a no na myślę gówno, co ty powiesz? Mówi, no. I wiesz, to powinienem od razu sięgnąć w garażu do pojemnika, mam tam chyba ze 100 różnych smaków i zapachów i sprawdzić, czy ono jeszcze działa, bo do tej pory to nie działało mi, jakoś tak stanęło nagle. Tym bardziej, że miało ogromną konkurencję u mnie, no bo wiesz... O, to tu będzie dobrze. Poczekam, aż utonie, bo to strasznie... Ale tu chyba jest płycej. Widzę, że już ustabilizowało się. Jedna wędka długa, druga krótka, ale ja zaraz rozłożę drugą wędkę długą, a to zlikwiduje. No bo ta teraz z góry atakuje, wiesz, za wysoko jest. Bo jest za krótka. Może zjeżdża. Dobra. I teraz jedziemy po drugą wędkę długą. A to nie można ustawić tych ramion tak właśnie, że jak jest jedna wędka krótka, druga dłuższa, żeby dało się... Można, tylko że powiem ci, tu mam do odtworzenia wędkę, wiesz? Mam do odtworzenia wędkę, ponieważ jest poszarpana, wiesz? I muszę to zrobić, bo... No bo po prostu przyjdzie mi łowić znowu innym razem i wtedy będę miał problemy. A tak to muszę mieć gotową wędkę do łowienia. Czyli tak musisz ją zrobić? Tak, tak. Ona jest całkiem, wiesz, uwolniona, nie ma w ogóle żyłki w przelotkach, nic. No i co, Stachu nie zdążył zrobić tej drugiej wędki? Nie, no to tam jakiś ten... Kolejne branie. Znowu ten karpik albo leszczyk mały, bo to w sumie denerwują mnie już te ryby. O, puszczę go w biegu. To... Wiecie, przestaliśmy... Leszcz. Przestaliśmy gadać, nagrywać i trochę Stachu siadł do tych wędek i od razu się...
No tak, ale zaczęły. Wydłużyłem trochę żuty. O, dobrze, dobrze. Wydłużyłem trochę żuty. Widzisz i ten... Czyli ta ryba jest dalej po prostu, ewidentnie. Tak, tak, tak. Ale to leż, no to trudno powiedzieć, nie? I zwróć uwagę, wszystko tygrysi, orzech, ten robal, pinki. Ten co przed chwilą, nie? No pinki, o. No. Jest nasze stanowisko, gdzie siedzimy. Tak na chwilę się odwróciłem. Tak zacząłem sobie patrzeć po trawie. I patrzcie, patrzę. Co tu jest? Patrzcie, tu jest pierwszy grzybek. Podgrzybek. Tu jest drugi, większy. Widzicie? I tam w oddali widać trzeci. Muszę uważać, żeby tu nie zdeptać. Patrzcie, jaki wysyp grzybów. I to tak koło nas się nikt tutaj nie zbiera praktycznie. To jest kozak. To jest kozak, no. No, powiem wam, że tutaj chyba poszukamy. Słuchajcie, ostatecznie trzy kozaki wyszły z tych grzybów tutaj dookoła. A Stachu ma kolejną rybę, więc skończymy z grzybami i wracamy do... Jak łaziłeś, to dwie złowiłem, ale to wszystko takie drobne te ryby. Teraz to chyba leszcz. Ale po wydłużeniu dystansu ewidentnie... No, wędki zmieniłem na inne i walę tam dalej, nie? A taki leszcz to dla mnie to w ogóle się bierze. Kolejna rybka. Rozpędziliśmy je tam. Ale szkoda, że nie te większe nie przychodzą. Może jeżeli tutaj są większe, to wiesz. No. Bardzo ładne ryby ma. Bardzo. Widziałeś? Widziałem na zawodach, jakie ryby były. Aha. Chłopaki połowili 8 kilo, 9 kilo. Fajne ryby miał. Ale to... Chyba nawet jeden był taki naście kilo. Ale jest ich tu trochę, jest. I warunki mają świetne. Waleczny. Wściekły. Dobrze, niech się wścieka. Czekamy na niego. O, widzisz, jaki szybki? Potrafi zakręcić kółko na, dosłownie na pół metrze. Teraz to ty możesz kręcić kółka ile chcesz. Teraz niech kręci. Te brzozy mnie do szału doprowadzą, bo one połamią w końcu kij. Tygrysi orzech w swojej szarości. Trafisz? Trafią. Tam gdzieś. Po zwiększeniu dystansu ewidentnie brania odpaliły i to tak... To nawet nie dystans, wiesz, znalazłem tam gdzieś na jakimś 55 metrze dziurę i się koszyki, podajniki się nie osuwają, wiesz? Aha. Ja tu miałem bliżej dziurę, ale w niej nic nie mogłem złowić. A tam znalazłem taką, gdzie już da się ugiąć szczytówkę, czyli podajnik spadnie na dno, zakotwiczy i wtedy on się ładnie ustabilizuje. Nie suwa się po górkach, po piasku. I dlatego są brania, bo brania były, tylko jak ci tak, w jednym miejscu spadnie, wypróżni się, a z kolei przesunie się potem o metr czy dwa, no to wiadomo, że już odpada, żeby były brania. A tam nauczyłem je, przecież łowię na klipie. Poczekaj, z tej strony będę miał rybę. O. Bo rzucam w jedno miejsce, drugą wędką troszkę bliżej, ale zdecydowanie na tą dalszą mam dużo więcej rybek. No ale co to za rybki, no. Nie wiem, czy tu zarybili niedawno, nie, nikogo nie ma. O, masz. Karaś? Tak. Kolejny gatunek i to całkiem, no powiem ci, że całkiem przyzwoity ten karaś.
To z nim zdjęcie na pewno zrobimy. Bardzo przyzwoity. Dobra. No i taki karaś na razie... Kręcisz film? Tak, 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 nagrywam. No, coś innego, nie? No wiem, że cały czas są karpie, były leszcze, teraz pierwszy karaś, także... Karpie. Nie ma takiej ryby jak karpi. Mam podajnik we wodzie, ale to siatka. No patrzcie, jak pięknie stoi. Idzie. Ślicznie. Poszedł? No. No coś innego zawsze, nie? No tak, ale to jest dalej drobna ryba. Myślałem, że coś większego połowimy. Nie mówię, że na łowisku nie ma, bo wiem, że są. I to widziałem nawet. Słuchajcie, tutaj ktoś komentarz napisał właśnie pod filmem, się wyświetlił. Patrzcie, takie zdjęcia są zrobione. Na razie, no któryś z nich podejrzewam, że będzie na mini. No bo jednak karaś karasiem, ale to nie. A ty cały czas piszesz? Tak, no nagrywam. A ty draniu. Ty co, cały czas ten orzech ty grysi, maltretujesz? Tak, w tej chwili tak, ten szary, normalny, dlatego, że on się bardzo dobrze trzyma na haku. I ten zwykły dumbbell. Chyba nawet na razie najwięcej na niego tych... Nie, na ten pomarańczowy, wiesz, aha. Na pierwsze wejścia były zdecydowanie na pinkiego pomarańczowego orzecha. Też orzech, ale pomarańczowy. Miałem jeszcze na drugą, to zaraz powiem ci, jak Marek ją nazwał, tą drugą. Ale to było jakieś coś od mięska, co to było? Ale chodzi o zapach? Rybne, tak, tak, rybne, aha. Oto. I też kolory są te same, tylko teraz będą wracać do nas wiadomości, na które najlepiej biorą, wiesz, rozumiem. I wtedy trzeba będzie dać najwięcej ich do słoiczków, no. Pod klienta. No to wiem, Marek tam prowadzi jakąś politykę handlową, ale ja mu mówiłem wczoraj, że jak ci będą zgłaszać, że na szare lepiej, no to dosypuj więcej szarych do pojemnika. Jak zgłoszą gdzieś, bo to regionalnie nieraz jest tak, że tu biorą na czerwone, a tam będą cały czas. No ja wiem. Na niebieskie na przykład u tego, u Władka, na stawach Cyranos. Kurczę. Ale wiesz, Stachu, to jest tak, jeden powie, że mu na czerwony, to później 10 się zacznie na czerwone, no to wiadomo, że więcej już będzie na czerwone brało, nie? No, tak to jest. Daleko tam, gdzie byłem. O, na te pomost tam. Ładnie. No, poszło. Znaczy daleko. Połowa dystansu ze stawów innych. Dobra, umyjemy się, bo brudno. O, popatrz. Kurde, masakra. I nie wiem, czy to wyjdzie, bo wyłączyłem nagrywanie, a wędkę wygięło. A nie, ale może się udało to nagrać. Od razu wejście. Myślę, że wydaje mi się, że to się nagrało. Bo branie było piękne. No, tu rzuciłem, a tu puk. No. Wszystko byłoby ładnie, tylko nam brakuje dużego karpika. Takie wisienki na torcie, jak ty to mówisz. Chyba mokre od tego podbierania, jakbym się ulał. No na miniaturkę, ale tak to merytorycznie nie wiem. Jeżeli coś tam jest niedopowiedziane na tym filmie, no to piszcie w komentarzach. Ja na pewno będę się starał wam odpowiadać. Nie mówię, że merytorycznie, ale Stachu, myślę, że przez pierwszą dobę... Co tu mówić o metodzie? Wszyscy wszystko wiedzą, wiesz, już nie jest taka jak na początku. O, masz na drugiej wędce dubleta mam. O, kurde. Patrz, jaka scena. Ale zostawię, tylko tego wyjmę. Jeżeli czegoś nie wiecie, to pytajcie. Wiadomo, że tam jak pytacie pod tymi starszymi filmami, to rzadko ktoś tam już z nas zagląda, żeby odpowiedzieć. A tutaj jak jest nowy film macie, no to możecie śmiało... O, tu mamy rybkę, ty. Pisać. A ty weź podbierz mi może. Dobra. Tym podbieraczkiem, tym pierścionkiem ja go wyprowadzę. O, dobrze, odpadł. Super. Okej. Okay. Super, super. A tu... Co? A to karp był teraz też? Tak, a tamten spadł, żeby ten. Aha, no to widzisz, miałeś za dużo. Chyba takie same, no za dużo. Oj, ci się zostało. Za dużo ich jest. No powoli przychodzi ten moment, kiedy już właśnie Stachu mówi, że nie ma sensu chyba na dwie wędki łowić, bo to tyle jest brań. Już je nauczyłem być na tym dystansie, nie? Musi przerzucić teraz obie albo przynajmniej jedną, a ja w międzyczasie dopowiem. Pytajcie, jak czegoś nie wiecie, pod filmem. Myślę, że pierwszą dobę, dwie na trzy, raczej na 99% dostaniecie odpowiedź. Także śmiało piszcie, ewentualnie jak coś tam, czegoś wam zabrakło, że coś jest niedopowiedziane, a chcielibyście to usłyszeć w następnym filmie, czy jak się po prostu spotkamy, to też śmiało piszcie, to po prostu dogramy. Chwilę była przerwa, także myślę, że tych pytań się dużo nazbierało, a też wiadomo, staramy się na wszystkie, że tak powiem, was ukontentować. No mam nadzieję, że na większość się uda. Jedziemy dalej. Kolejna ryba, kolejny raz traktor jedzie. A jak ci się nie znudzi, to tego jest dziadostwa pełno. Nie, no wiesz, nie będziemy wszystkiego dawać na pewno. Ale tak... ten się stawia na starcie. Jeszcze no się żaden właśnie. Do tej pory nie stawiał. Ale być może to jest efekt tej górki, wiesz, że ja łowię tak. Za górką. One się tam kotwią. Muszę przełożyć na tą stronę, bo mi uwadza o wędkę.
O. Ładny kwiatek, nie? Mlecz. Nie, to nie mlecz. Nie, to jakiś taki śmierdzący. Znowu będę robił przekładkę, bo nie mam gdzie tu pójść wędką, a tak to sobie o, pod spód i wio. A konie cały czas przy brzegu pływają, patrz, i nawet my nie przeszkadzamy im, ani wędka im nie przeszkadza, nic. One patrzą, czy jakiś kiełż nie wyskoczy, wie, żeby go zamieść. Tak. Powadnie, spadnie. Takie fajne życie. Tu jest dużo tych okoni, to może też kiedyś na spinning popróbować z trokiem. To łowisko się robi bardzo fajne, tylko troszkę gałązek jeszcze muszą na stanowisku oszczyc i będzie super. Na razie to tak wszystko idzie powoli, ale jak to każde łowisko świeże, nowe. Ale coraz więcej łowisk jest, zauważ. O, podnosi mi żyłkę, niemożliwe. I wszędzie komplet. Jest to naprawdę, w sobotę, w niedzielę, jak je zarezerwujesz, to nie masz szans się dostać na łowiska. Na Grębowie to już w ogóle gdzieś po rogach ci zostanie jakieś miejsce. Na stawach cyranowskich są ławeczki i na ławeczkach są nabite metalowe numerki. Jak nie zarezerwujesz, słuchaj, i poprzedniego dnia pan Władek albo Edytka nie wystawią tabliczki, to człowieku kłótnie są. Bo tak są wędkarze spragnieni, żeby połowić ryby. Taka jest prawda, ale nie chcę tego filmu zaburzać. Ale wiesz, to nie, nasze łowiska są akurat super, byśmy tu już rozmawiali, i Rzemień, i Werynia, no, nie, te i dwa, Dębica, tak. Ale Dębica też stawy. Słuchaj, naprawdę są zadbane i u nas naprawdę widać rybę i jest, mimo że ją wybiło teraz leszcza, strasznie przejechało jesiotra, ale słuchaj, amury za to mają więcej jedzenia od wędkarzy i ruszyły do akcji. No, piękna sprawa, no. Słuchaj, tak jak dla mnie, 10 km do przejechania i fajne łowisko. Mówię tak, tak, to jest. A co to Rzemień, to wiadomo, no to wiesz, jest zadbane, jest ryba. Mówię, może zadbane, tam też, wiesz, nikomu nie płacą, ale Staszek cały czas te wody, wiesz, tam czyści, ogarnia, wiesz, te doloty. To jest podstawa, no jakbyś tak, są tacy pyskaci, coś gadają o związku, o tym, ale akurat Staszek i ten nasze koło, no w sumie jakoś tak dba o te ryby, bo tam zjeżdża towarzystwo już teraz niemalże z połowy wschodniej Polski. No Stachu to jest akurat przykład takiego człowieka, co dba i prawdopodobnie nie dostaje za to pieniędzy, Stachu, nie? No ale nie, wiesz, no nie ma szans. No niektórzy, nie? Dostają. Czasami także jakąś delegację albo na paliwo dostanie do podkaszania stawu i to z jękiem, a jak potrzebuje komuś, wiesz, nawet głupią flaszkę dać, żeby wskosił na mnie groble czy tam stawę z boku, no to jest problem, bo skąd wziąć na to, nie? No. Dobra, nie ma co. Słuchajcie, następny karb jest. Nie ma co się ogromnie dyskutować i denerwować. Ogromny. Łowimy rybki, jest pięknie. No nie wiem, czy nie większy chyba od tamtych, tak, nie? Tak. Ten już jest Wigilia. O, może być taki, tylko jakbyś go... O, daj. Nunia moja. Tylko jakbyś karpę bardziej... O, właśnie tak. Poszedł pan karp. Mordowałem je, te drobne karpie. Ale o, popatrz, mówimy, a tu patrz. I chciałem pokazać, ale to ty już nie docinasz w ogóle. Tyle peletu zostało, to trzeba będzie już wyrzucić do wody. No ale popatrz, jeszcze... na koniec coś jeszcze wzięło. A to już nie docinasz go, jak on już tak przeszedł. Nie, jak już tak dognie, to nieraz karp tak... Co to taki haczyk cieniutki bez zadziora, to on się wbija głęboko. I... O, co, spadł? Nie, jest, tylko do brzegu. Ta górka, nie, aha. Ta górka. On przechodzi przez górkę i nagle nurkuje. Nie zbliża się, ale żyłka luzuje się. No to samo, tragedia. Tak liczyłem na ładne, duże karpie, że się obudzą, a tu nic. Czekaj, co to będzie? Druga wędka albo bierze, albo mam... Chyba bierze. A może nie. Może przyczepił się ten, wiesz, blisko rzucone były, a to zaraz będzie wiedzieć, chyba nie, chyba jednak się przyczepił. Damy go tu. Na koniec to się nawet poplątać może. No idzie żyłka, ale nie wiem czy, a tak idzie, czyli to będzie gdzieś tu, pod spodem. Trzeba zgadywać, jak się sweterek robi, wiesz, na drutach. No.
Nie, bałeś się, że będzie dzisiaj lipa, że nic nie, może nie wziąć? No nie, no bo taka pora jest, wiesz, nigdzie sygnały idą od ludzi, że nie, ryba nie żeruje, nie? No to wiesz. A wybrałem to łowisko troszkę wcześniej. Pozwolono mi tu przyjechać i no i zgłosiłem. Oni tak w tygodniu, mało ludzi jest na tym łowisku. Tak jak mówię, ktoś tu był, ale pouciekali, bo ryba nie brała. Ale w końcu pomalutku rozhuśtaliśmy te karpiki. Mhm. Nie są bogate, ale no, ostatni błysk. Karp. Tak, tak. Ostatnie błyski. Chodź, małe, bo narobi. O, masz jeszcze podbierać w tych habaziach. No chodź. Tu jest bity, o, na samym końcu wargi. Delikatnie, ale... No takie, chodź się ma. Malutki. Akurat garbolino w tym najmniejszym rozmiarze, bo to są bardzo ostre haczyki. Natomiast do dużych ryb lepsze są te twardsze, cięższe, te kicy, kamasane. To był chyba finalny, bo ja już nie, to wyrzucę, żeby mnie nie korciło. Tyle zostało. Stachu, ty nie wyrzucę, lepiej tu pokaż jeszcze, co tu żeś zanęciłeś. Co? Pod nogami jak zanęciłeś. A tak. Zasypę jeszcze. Nie, zaraz. Woda jest zanęcona. Wiesz, od czego jest to wiaderko z wodą? O. No ja wiem, podejrzewam, że się przydaje. Ale nie, wcześniej rozmawialiśmy, ale nie mówiliśmy tego na filmie, że to jest plus taki, że mimo tego, że popatrz, ile tutaj tego się nasypało, to się Stachu nie ślizga, bo są te wypustki. Nie, tutaj to takie... te błyszczące takie już wytarte przynajmniej. No, że one są wyżej. Pod tym względem są super. I nie rozdeptujesz też tego, nie? Mm. Trochę się rozdeptało, ale można przeżyć, nie? A od czego jest wiaderko, w którym też się nazbierało trochę. Muszę zidentyfikować problem, czyli gdzie jest przyklepane, bo mam szczoteczkę. O kurczę. A co, chłopie, a co? Nie, to w sensie, bo muszę chlapnąć, że nie chcę sobie upaprać jeszcze. Już i tak mam mokre kolana od tego podnoszenia. No i tym karpiem chyba dzisiejszy film zakończymy, bo tutaj już Stachu wyrzucił felety, także wystarczy, chyba macie już też dość. No mam nadzieję, że powinniście być ukontentowani. Nie dość, że była merytoryka, było troszkę ciekawostek, były ryby przede wszystkim. Stachu łowił, ja nagrywałem, także w tym duecie dobrnęliśmy do końca. Były grzyby. O, i grzyby nawet są, nawet Stachu weźmie dla żony na zupkę albo na jakieś. No dużo ich nie ma, ale zawsze coś, nie? Słuchajcie, dlatego zostawcie łapę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. O nowych filmach zwykle piątek 19, bo kiedy zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowca. Jeżeli macie to jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Wszystkie kulturalne pewnie uzyskają odpowiedzi. No i to wszystko. Ostatni raz z tajnej miejscówki Stacha, jeszcze tajnej. Ryby. Ryby też ją... Jak to było? Że ryby chyba też nie znają tej miejscówki. Nie, tak tajna, że nawet ryby o tym nie wiedzą. Cześć. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.